18 stycznia 2023 roku w Lipowej odbyły się obchody 83. rocznicy rozstrzelania księdza Ferdynanda Sznajdrowicza wraz z mieszkańcami gminy Lipowa. Po raz pierwszy z udziałem wojska. Na pewno jest to dla lokalnej historii wydarzenie bardzo ważne. Do tej pory obchodzone w sposób lokalny. Lokalne władze, lokalni mieszkańcy jak najbardziej każdego roku upamiętniali tą tragiczną historię. Natomiast rolą Wojsk Obrony Terytorialnej 133 Batalionu Lekkiej Piechoty, w skład którego wchodzi terytorialnie właśnie gmina Lipowa, jest również krzewienie wartości patriotycznych, proobronnych. W związku z tym uznałem, że należy podnieść rangę tej uroczystości i mimo tego, że nie była to, tak jak wspomniałem w moim wystąpieniu, okrągła, nie jest to okrągła rocznica, to jednak uznałem, że należny hołd i cześć tym ofiarom niemieckiej okupacji, hitlerowskiej okupacji oddać. W związku z tym zdecydowaliśmy się na nadanie tak wysokiej rangi jak tej uroczystości, jak ta z udziałem właśnie wojskowej asysty honorowej. Osiemdziesiąt lata temu, 18 stycznia 1940 roku, ksiądz proboszcz Sznajdrowicz wraz z 36 lipowianami został rozstrzelany w Katowicach w Brynowie. Dzisiaj odbyła się uroczystość 83. rocznicy tegoż wydarzenia, tej morderczej śmierci, którą zadali hitlerowcy naszym lipowianom. I w asyście to odbyło się wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej. Cała kompania Wojska Polskiego oddała hołd, był apel pamięci z salwą honorową. Myślę, że to jest tradycja, którą chcemy podjąć na przyszły rok, a przede wszystkim przypomnieć o tym zdarzeniach dla wszystkich mieszkańców i następnych pokoleń.